Mamy skoncentrowany barwnik. Nie jest toksyczny. W wodzie fosforyzuje na zielono. Woda w tych jaskiniach płynie pod ziemią. Wlejemy barwnik do stawu, rozejdzie się w wodzie i gdzieś wypłynie. Może szczeliną. Zobaczymy, czy jest nurt. Podziemne strumienie mogą płynąć bardzo szybko. Wtłoczymy barwnik do systemu jaskiń i znajdziemy inne wejście lub miejsce do odwiertu. Wskaże je wypływ barwnika. Suchy dostęp byłby najlepszy. Wolę tam wejść niż wpływać. Zalany system jaskiń ma 2900 metrów długości. Jeśli znajdziemy przestrzeń nad lustrem wody, to wejdziemy tam suchą stopą. Zaczynamy. Wejdę do łyżki i znajdę się nad stawem. Jestem gotowy. Zatrzymaj 2 metry nad wodą. Wystarczy. Szybko się rozprzestrzenia. Płynie tam. W stronę głębszej wody. Możesz mieszać. Jak w basenie z falami.